cześć, witajcie piraci w 11 odcinku gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Zaczynamy jak zwykle na Morzach Karaibskich. Zobaczymy, gdzie jest nasz cel misji, bo pewnie jest trochę szaleniec misja główna. Dobra, płyniemy tam. Znowu łowca, kurde, który raz z kolei się ten łowca do mnie już dopieprzał. Naprawdę, to już jest chore. Ja go nie zaatakuję, póki po prostu nie będę mocniejszy. Dobra, piraci śpiewają jak zwykle, a my musimy po prostu na misję dopłynąć i nic więcej. Co jest? Czemu obszar niedostępny? Co jest grane? Jakim prawem? Okej, przeszukane. O. Śpiewają fajnie. O, chyba zaatakujemy ten statek, jeśli do nas się zbliży. To wtedy. Ale nie damy się zaatakować, nie? Dobra, tu jest kolejny ratunek. No to chyba nic nie daje w sumie. Kurde, ten łowca nas cały czas goni. Dobra, przeszkody są rozrzucone już. Dobrze. O! Skończyli. Proszę dalej. Pięknie. Aha, ten łowca widzę, że się już zatrzymał, bo zauważył beczki. Chyba nie potrafił ich wystrzelić z wolgierzy. Inteligentne, naprawdę. Dobra, my już prawie na miejscu. A jak teraz śpiewają? Dobre. Macie tu śpiewać na poziomie, piraci, bo jak nie, to jedzenia nie dostaniecie. A, to już tu mamy misję rozpocząć, a to dziwne. To było bardzo dziwne, szczerze przyznam, ale może być, może być. Boję się, co to będzie teraz, ale chyba nic strasznego, bo raczej. We do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. The object of our attention is a square-rigged galleon, and we want her for the advantage she'll bring Nassau. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship, stomp and shout aye! Aye! Those who oppose, whimper nay. Hmm. Never was the King's Council so unified. Hmm. Ha. To prawda. Ale co teraz się będzie działo? O to chodzi. Dotrzyj na skraj dżungli. Jest. W końcu trochę będziemy się przechadzać, bo już dość tych rejsów. Jep. Okej, płyniemy tutaj. Jest, w końcu ta zajebista część gry. Przechadzka. Okej, tylko teraz parkour dużo. Jakiś cel opcjonalny? Unikaj walki. Dobrze, będziemy unikać walki jak najbardziej. O to chodzi. Nie chcemy jej w ogóle. Kurde, gdzie teraz? Dobra. Pewnie teraz tutaj. Wow. Wow. Ładnie, ładny parkour. Nie, bo ja tutaj muszę każdy zakątek sprawdzić. Bo tu coś się może znaleźć. Przed cokolwiek biorę, to się przyda. Gdzieś tu jest fragment danych Animusa. Ja go muszę po prostu go dostać do łap. A tutaj jest. Ale fajnie. Wielka i nagła.
Okej. Może być. Wow. Wow. O kurde. Ale urwał. No Kenway, ładnie byś zaliczył glebę. Gdyby nie to. Dobra, słychać skrzyneczkę. Ale gdzieś, gdzie ją w ogóle słychać? A to pewnie na górze jest. A to dobra, nie ma się czym tutaj martwić. Kenway sobie tutaj daje radę. Parę zaliczyłby gleb. Tak, to przynajmniej miał farta. Wow. Okej, jesteśmy tu na górze. Tu możemy sobie chyba wyskoczyć do wody. Ale to nieważne. Biegamy sobie dalej. Nie, ta skrzynia jednak jest na dole. To chwileczkę. Chwileczkę, ja chcę tą skrzyneczkę. A to tutaj. O, dobra, bo już wiedziałem, że coś mi tu nie gra. Jest, mamy skrzyneczkę naszą. Dobra, no i co dalej? To już koniec, tu już nie ma po co się wspinać. Okej, czyli teraz tam się z powrotem wspiąć. Nie, bo właśnie słyszałem tą skrzynkę, ale nie było jej widać. Póki się po prostu nie zorientowałem, że to tam jest. To nawet dobrze. No dobra, musimy dotrzeć w końcu ten kraj dżungli. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Bo póki co to, żeśmy chwilę tylko popływali tym statkiem, nic więcej. O! To jest ta igłana. Czy tam... tak, a nie, to jest ocelot. Ale nie mamy unikać walki, bo już tu widzę pierwszego templariusza. Więc nikogo nie zabijamy. My tu tylko dotarliśmy na skraj dżungli. Więc nie, naszym celem nie jest zabijanie, a wręcz przeciwnie. Musimy tu coś znaleźć. A szkoda, że po tych krzechach się nie może chować Kenway. Ale tu już są. Dobra. No chodź tu, chodź tu. Dobra. Uciszymy go. Dobrze. Pięknie. Wykończony. Wow. O kurde. Co tam się dzieje? Muszę uważać tutaj. Okej. Okej. Po cichutku, po cichutku. Najlepiej, żeby się... Fuck. Kurde. Jednak wiedziałem, że tu będzie tutaj właśnie tak. Dlatego najlepiej tu sobie teraz pójdziemy i unikniemy tego zagrożenia. No niewiele brakowało. Dlatego tu musimy już naprawdę uważać. Robi się epicko, a zarazem niebezpiecznie. No i widzicie, to kolejny raz już wykrył. Naprawdę, musimy uważać. I to ostro. Dobra. Jest tu templariusz. Zobaczymy, co on teraz zrobi. A, tamten będzie się teraz tu wracał. Uciszymy go tu. No chodź, chodź. Tamten się zastanawia nad czymś. My go po prostu tylko zaciukamy. Tutaj na te krzaczki. I tutaj
zabijamy chyba już trzeciego templariusza. Dobrze. Pięknie. Ale uważaj, żeby się nie spieszyło też. A tam teraz tu idzie. O, tu można się bardziej spiąć, nie? Trzeba to sprawdzić. A nie, to jednak nie, pomyłka. Okej. Na razie to jest taka misja, bądź cichym zabójcą i przechadzaj się przez dżunglę. Ale to się powinno za niedługo zmienić. Dobrze. Ale tutaj mamy jakiś fragment danych, ja bym go chciał przechwycić. Tylko co ja bym musiał w tej chwili zrobić, żeby czegoś takiego dokonać. O, tu się możemy wspiąć, jeśli to by było możliwe. O, już chyba wiem, o co chodzi w tym. Kurde, nie chodzi mi po tych szatach. Nie, nie da się. Dziwne. A tutaj może. Albo spokojnie. Zaraz coś się wymyśli. Najpierw włączę sobie ten wzrok orła. Może się wtedy dowiem, gdzie to dokładnie jest. I jak to po to pójść. A już chyba nawet widać. A dobra, mamy już drogę. Nie musieliśmy się zbytnio męczyć. Tutaj, tutaj. Okej, Edzio, dobrze zrobiłeś, że zebrałeś taki fragment animusa. Ale biegniemy dalej, bo wiesz, czeka nas dalsza część przygody. O, proszę. I tu kolejna skrzynia. Wykopuj ją i to natychmiast. Dzięki. Złoto. Trochę już mamy tych realii. No i to i tak pewnie za mało. Okej, teraz musimy tam dotrzeć. Czyli druga część dżungli. Nie no, pięknie. Jest naprawdę już... To jest chyba już jeden z tych bardziej takich ciekawszych misji, które były dotychczas. Ale to zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Wow. O, tam kolejny fragment danych, którego sobie pozbieram. Tutaj trochę będzie ścinek, założę się. Ale jakoś nie będę na to zbytnio reagował. No, znowu templariusze. A ja oczywiście będę musiał być uważny. Najlepiej sobie załączę to. Ło, trochę ich jest. Kurde. Nie no, muszę uważać. Poważnie teraz mówię. Dobra, teraz idę szybko. I do krzaczków. Fuck. Dobra, najpierw im uciekniemy, żeby nie musieli nas gonić. Nie no, to będzie już ciężej, bo to widać. To już po prostu widać. No i dobra. O to mi mniej więcej chodziło. Tutaj się mamy przechadzać. Kurde. Trochę tych Hiszpanów jest. Też są krzaki. Dobra, na 3, 4, 3, 4.
Dobra. Uciekam, uciekam, uciekam. O fuck. O kurde. Tam jeszcze jest strzelec, to już w ogóle mamy problem. Kurde. Teraz to już jest masakryczny problem dla nas. Chyba, że go zabijemy. Chodź tu. Czekaj, to był chyba błąd mój. Chociaż nie wiem. Wow. Dobra. Gorzej by było, jakby nas wykrył. Możemy iść za ten dom. A widzicie, skuteczne. Może i wygląda tak trochę dziwnie, ale skuteczne. Ale muszę uważać na tego strzelca w dalszym ciągu. Pan dla nas jest cały czas, wiecie, tym... Dobra. Nie to! Fuck! Nie! Nie wierzę. Dobra. Widzę, że ich zgubiłem już. Noż cholerę. Oj, wkurza mnie to już. Ale tak, bo mnie znajdziecie. Dobra. Ciebie uciszymy. Dobra. Zrobiło się o wiele ciszej. Ale dalej nas to niepokoi. Im więcej tutaj w templariuszy jest, to naprawdę to się robi już. No i pewnie żeśmy nie wykonali tej części. No, poszło. Poszło w dupę. Niestety. Aha. Czekajcie. Odwróć się najlepiej. Odwrócisz się, panie? Dobra, i co ja mam dalej robić? Tam mam biec. Dobra. Kurde, no zawaliłem jednak. Ale biegniemy, biegniemy już. Bo czas nam ucieka też. Oczukali Juliana Ducasa. Okej. Z tym chyba też nie będzie problemu. Teraz tam gdzieś na pewno jest. Tam mamy punkt widokowy, ale chyba po niego nie będziemy już chodzić. Bardziej się zajmiemy właśnie tym Julianem Ducasem. Dobra. Ja biegnę bardziej po tego Juliana. O kurde. Patrz. Wyżynowo to oni naprawdę się starają mnie tutaj wybić z rytmu. Dobra. Uciekniemy im najwyżej. W taki sposób. A tym templarem to się już zajmiemy spokojnie. A stracha już mają w dupie. Już mam pomysł, jak to mniej więcej wszystko rozegrać. Cichutko, cichutko, cichutko. Dobrze. Okej. I mniej więcej o to mi chodziło. Puh, puh.
I jest. Dobra. Przeładujemy broń. No chodź, chodź tu. Okej. Dobra. Miało to być inaczej, ale będzie tak jak już jest. Żebyśmy nie musieli komplikować. Dobra, mamy tu Juliana Dukasa. Juliana. Kurde. Tak chcesz się bawić? Przykro mi, mój koleżko. Heh. Teraz go zgubiłem. Zgubiłem jego czujność. Pewnie teraz będzie mnie szukał. Niebogłosy. To był jego błąd, oczywiście. Ja go przecież tu zabiję. O kurde. LOL! Edward, coś ty zrobił. Okej. Tak też chyba nie zrobię zabójstwa. Niżej, niżej, niżej. Co ten dura nie robi? O, tu, tu może stąd go zabijemy. Już ma przestranę chłopak. Chodź tu. Już mamy go na celowniku. Wystarczy go tylko zdjąć. Patrz, widzi nas. Nie no, spryciarz. Nie no, jakoś to trzeba będzie tak rozkombinować, żeby go porządnie zabić. Tak to na przykład ja bym chciał zrobić. No patrzcie, no headshota mu strzelę, ale on tu znowu biegnie. O kurde. O! Równie głupie jak i inteligentne posunięcie. Ale przynajmniej tu możemy się już dostać. Tylko teraz po prostu zaciukać. Patrz. Walcz tu ze mną. Walcz. Poddaj się. To nie ma znaczenia już. Jesteś już skończony, kapelutku. A, dobre. Wiecie, musi być epicka walka. Gień, szmato! Remember the gift you gave me. Well, it answers just fine. Fist of Putra! As bold as a musket ball. Teraz mnie wyzywasz od kurwik synów, no? I'm sorry about this, po tobie. But I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Bukenyi. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. No i dobrze. What's this? His petty larceny, the extent of your ambition. Oczywiście. Have you no mind to comprehend the scope of ours? All the empires on earth abolished, a free and open world without parasites like you. Strzelić ci jedną kulę? Tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Gień. No, nara. Dziękuję. I tak właśnie skończyliśmy żywot Juliana Dukasa. Pierwszego templariusza, którego zabiliśmy w tej części. Pewnie koniec sekwencji trzeciej założy się. O, nic nie wykonałem. Trudno. Oceniam wspomnienie na takie... A dam czwórkę. Dam czwóreczkę. Kontynuujemy. Aha, czyli teraz nas pewnie wyłączają z Animusa. Tak przynajmniej mnie się wydaje. No, wiedziałem, koniec sekwencji. I butelka rumu.
O kurde, jakie są spadki dramatyczne. No to chociaż już jest dobrze. Hey. I just saw you were logging out, so I thought I'd stop by and give you something. A little welcome gift. We give awards to our top-notch employees for doing quality work. Fajnie. And they're nice to have since there's no official bonus scheme here. I already have about 11 or so. Oh. Bonjour. Of course. I'll pass it on. Mm-hmm. Well, looks like Olivier wants to meet with you. It's exciting. Super. Follow me. No dobra, idziemy, idziemy. It's on the top floor, so przejdziemy it's not się hard jeszcze. To find. But the rest of this building can be confusing to first-timers, so we had the tools team whip up a great map application. Check your communicator. I added a waypoint to Olivier's office. Should be easy to find. Okej, okay, dobra, to sobie idziemy. Dalej nie wiemy, kim jest nasz nowy obiekt. I się nie wiem, czy dowiemy. Ale najważniejsze, że teraz idziemy do Olivera. Dobra, zarząd. Piętro 15, my god. Kurde. Hello? Hi? Wybaczcie, ale znowu mnie musieli tutaj telefonem zamęczyć. Co się dzieje? I was calibrating your animus. I'm sort of the, gdzie my do cholery jesteśmy? Francja? In charge of all the tech stuff. A może i Francja? Do you have a minute? Oh. Ah, damn it. The tracker says you're on your way to Olivier's office. Ah, all right. I'll ping you when you're done. I have a favor to ask. Dobrze, dobrze. O kurde, trochę żeśmy pięter zajechali. Bonjour. Go right in. He's waiting for you. No otwierać mi te drzwi, już. Co jest zgrane? O, dobra, spotkaj się z dyrektorem. Jest tu Oliver. Well, unless you are specifically ordering me to abandon it, I won't jeopardize our flagship project. Edward Kenway is the... He's the assassin, tak? But this is how Hollywood got its start, right? Mm. With pirate movies. Douglas Fairbanks, Errol Flynn, and now we have access to the real deal. Myślałem, że masz coś ważnego do powiedzenia. Wait, wait. Exactly. We'll talk about all that together at the shareholders event. Aha. Right. Looking forward to seeing you too. To jestem tu. La tatio. Salut! Hi! Thanks for coming in. I know you're kobitką rozmawiał. So I reviewed some of your data. Pretty raw stuff. Obviously, we need to scrub off some of the dirt to make it family friendly. Maybe give Edward a voice like James Bond. Widoczki! More of a lady's man. O, tam remonty. Nie no, piękne. Beautiful city, no? No, oczywiście. So the main reason I asked you here concerns something called the observatory. It's been mentioned a few times in the footage you found. I'd like to encourage you to focus on locating this specific set of memories as soon as possible. If it were up to me, on s'en acquérisse. I wouldn't bother. But some bigwigs at Abstergo Industries have been hounding me for days. So, no, follow whatever się, leads you find and hopefully we can... Oh, incoming call. I have to take this. We'll keep in touch. Bonjour. Alan, bonjour. Telefony. Tout va bien. Naturellement. Dobra, idziemy do swojego stanowiska pracy i kończymy odcinek. Przy naszym animusie. Biegnij już. Hi, John from IT again. Aha. You got a second? Znowu John. I'm adding a waypoint to your map. So, aha. A colleague of yours left for vacation this morning and forgot to send the video file she promised me. Aha, super, ona poszła na L4, zajebiście. Aha. A teraz mam iść do stanowiska pracy koleżanki. Nie ma sprawy. That's the advantage of me having level 1 security clearance. Now, you do too. Don't abuse it. Okay. Log on and I'll walk you through this. Dobra, no loguję się.
Now, you need to bypass the core to find the data. Jaki rdzeń? Once you reach it, the data will download it automatically. You need to find your way around the core to reach the data inside. Jakie to jest dziwne. Bez jaj. O kurde. Nie. Wstecz. Jakie to jest. Czekaj, obróć kulę. Ale co ja mam zrobić? Tak właściwie. Nie, to jest dziwne. O! LOL! Coś właśnie zrobiłem. Dobra. Okej, to już było dziwne. Dobra, żadne mi tam firewall mi nie wściskaj. December 23rd, 2012. O kurde. Sample recovery unit team lead Fisher Case reporting on subject 17, Desmond Miles. The subject was deceased and unattended. Time of death was placed around 00 hours and 7 minutes, with conditions favorable for DNA sample recovery. We had some initial concerns about interference in the vault, but given the skill and talent of this team, we were able to capture useful data. I personally retrieved the subject's backpack and extracted a number of objects of interest to undergo detailed analysis. Smartphone, notes, jakieś paragony. The subject displayed burns to the right hand, severe enough to fuse the bones, indicating some kind of spontaneous intense burn trauma. Honestly, we've never seen anything like it before. Head, neck, and torso remained in good condition. Oh, boy. I hand-selected recovery agents to retrieve fluid samples, blood and saliva. We then commenced material extraction and were able to preserve several exemplary samples. Data analysis and sequencing is already underway, and I'm told proceeding with exceptional ease. Thanks to the cloud database and the work of Abstergo Sample Recovery Unit 3, the legacy of Subject 17 will continue uninhibited as Sample 17. Kurde. Czyli jednak moja teoria nie była myląca, bo agenci Abstergo zabrali go. Dobra, już idę stąd. So once you hand it off, just pretend this never happened, okay? Otherwise you'll just go to bed feeling sad. Anyway, the courier should be waiting downstairs. Dobra, wiecie co, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 11 odcinka z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Chwileczkę, gdzie jest moje stanowisko? Jakieś figurki? Nie, to chyba nie moje stanowisko pracy. Tu jest chyba, nie, tu też nie moje. Kurde, jakie to jest chore. A, tu jest moje. Okej, tu mamy naszego. Jest tu Templariusz. Jest tu pewnie jakiś koleś. Dobra. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, do następnych odcinków. Na razie.